Siema, Michał z tej strony, witam wszystkich. Słuchajcie, dzisiaj zrobimy syrop z orzechów laskowych. Genialny dodatek do kawy, różnych deserów i tak dalej. Składniki, woda, cukier, orzechy, nic wielkiego. Orzechy powinny być to orzechy zblanszowane, czyli poddane wcześniej, jak to się mówi, obróbce cieplnej, żeby pozbyć się tej gorzkiej skórki. Orzeszki wysypuję sobie najpierw do worka i delikatnie tłukę tłuczkiem, żeby je po prostu przepołowić, pokruszyć na drobniejsze kawałki, ale nie na taki miał, że tak powiem. Dalej do garnuszka wlewam sobie wody 250 ml, podgrzewam, dodaję do tego cukier 250 g, mieszam i całość podgrzewam do momentu, aż cukier się rozpuści. Pamiętajcie, że trzeba to podgrzać, a nie zagotować. Kiedy cukier będzie już rozpuszczony w wodzie, dodaję orzechy. Oczywiście delikatnie mieszam. I to teraz musi się godzinę, od 50 minut tak do godziny, na minimalnym dosłownie ogniu gotować. Delikatnie, co jakiś czas mieszając. To musi się godzinę czasu gotować. Powtarzam, na delikatnym, minimalnym ogniu. Po godzinie wygląda to już mniej więcej tak. Widzicie, że już i zmieniło kolor, i trochę odparowało. I teraz wyłączam to. I przy pomocy sitka albo gazy, co tam macie pod ręką, po prostu przecedzam do jakiegoś naczynia. To, co mi zostanie, te orzechy, które mi zostaną, odkładam, bo zużyję je później do jakiegoś deseru. I gotowy już mój syrop przelewam do mniejszych jakichś buteleczek, słoiczków, co tam macie. I odstawiam w jakieś miejsce. Użyję, kiedy będę potrzebował. Tak to wygląda. Mam nadzieję, że skorzystacie, mam nadzieję, że przepis się przyda. Jeżeli się podobało, jeżeli film się podobał, łapka w górę, kto nie subskrybuje, zapraszam do subskrypcji i zapraszam do kolejnych odcinków. Trzymajcie się tymczasem.